Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Herbatka Trumpa z prądem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. No w zasadzie filmiki teraz deklaruję, nie monetyzuję. To jest ciekawa sprawa, że po publikowaniu filmików na komunistycznej platformie za 24 godziny publikuję na tej polskiej platformie. Gratulacje za rozwój. No i doszedłem do wniosku, że w zasadzie te 25 centów dziennie to nie ma znaczenia. Zawsze uważałem, że monetyzacja platformy powoduje to, że jakoś propagują kanał, no ale wygląda na to, że nigdy nie propagują mojego kanału, także to już w zasadzie nie ma znaczenia. Mówię to, co mówię i w ten sposób zostanie. No, odwiedziny są dużo większe. Polska platforma jakoś się rozwija. Także no, wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszę się, że to wszystko tak wam działa. Widzowie polskiej platformy też chyba są zadowoleni. No, ja będę prowadził to na dwa fronty. Zobaczymy, jak długo. No, ale będę prowadził na dwa fronty. Inaczej na razie nie mam pojęcia, jak to można zrobić. No, herbatka Trumpa z prądem. Trump stawia herbatkę politykom czy ludziom, którzy mają podobny światopogląd jak on. No i wtedy Amerykan głosuje na tych polityków. Tak? Także komuniści mają opanowali Amerykę. 60 lat tle, działania komunistów w tle doprowadziły do tego, że marsz przez instytucje amerykańskie osiągnął szczyty. Szkolnictwo zostało opanowane, polityka została opanowana. Najważniejsze co, to to, że rady rodzicielskie zostały opanowane w Ameryce. Jak to szkolnictwo zostało ukradzione? No, dlatego, że rady rodzicielskie zostały ukradzione. I Trump i DeSantis. DeSantis jest gubernatorem na Florydzie. Floryda jest no, takim republikańskim, konserwatywnym stanem. Zrobiła się dosyć właśnie popularna ze względu na sprawy polityczne. Tam na Florydzie jest bardzo dużo hiszpańskojęzycznych, ale są to Kubańczycy. Wenezuelczycy, no antykomuniści, wszyscy ci, którzy wyrośli w jakichś tych socjalistycznych krajach, oni wiedzą, co to się dzieje. No oczywiście w Miami, tam w latach 80. to były wielkie problemy, no ale tylko dlatego, że Castro wypuścił swoich bandytów. No i to były te gangi, no ale normalni, uczciwi ludzie, normalni Kubańczycy czy Wenezuelczycy, no to są konserwatyści. Konserwatywni są tradycyjni, głosują na Trumpa. No przypuszczanie 20-30% Kubańczyków również głosuje na demokratów, na socjalistów, no ale to i tak chyba jest dużo lepiej niż z Polakami. Polacy, ja myślę, że w Ameryce połowa Polaków głosuje na demokratów. Wielu z nich, nawet jeżeli ma możliwość, to głosuje w polskich wyborach i duża ilość głosuje na różnych Trzaskowskich, głosuje na Tuska, na pokomunistów i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma się co dziwić, jest ten duży podział. No i teraz w drugi wtorek listopada, 8 listopada będą wybory. No i
I dużo, dużo spraw się załatwia przed wyborami. DeSantis powiedział, on miał taką bardzo, to był taki sukces, to była taka interwencja w radach szkolnych w czasie tych wyborów, bo co oni zaczęli robić? No, ogólnie rzecz biorąc, kiedy do tych rad szkolnych startują ludzie, to tam nie pokazują swojej przynależności partyjnej. To takie jest założenie, że to jest taki dwupartyjny system, że jedni i drudzy w zasadzie mogą być w tych radach, że linia polityczna nie gra żadnej roli, no ale jednak okazuje się, że to jest największa rola. W tym 80-90% tych rad szkolnych to jest opanowana przez lewaków, przez komunistów, przez socjalistów, przez najróżniejsze grupy interesu, szczególnie te grupy seksualne interesu. W zeszłym tygodniu na Florydzie 25 kandydatów zostało w zasadzie wybranych. No to była lawina wyborów. Wszyscy byli popierani przez DeSantisa. Także oni zostali wybrani, no i zostaną. Oni nie będą szli do wyborów w listopadzie. No bo jak to się wszystko tam dzieje? Na Florydzie te wybory do rad szkolnych, to się działa tak, że jeżeli ktoś ma ten kandydat na górze ma więcej niż 50%, no to jest automatycznie wybierany. Wszyscy ci, co mają mniej 50%, no to będą jeszcze dodatkowe głosy. Będzie dodatkowe głosowanie w listopadzie. DeSantis popierał 30 kandydatów. 19 z 30 dostało więcej niż właśnie 50 głosów. 6 innych będzie jeszcze startowało w listopadzie. No, rady szkolne powinny być ogólne, powinny być bezpartyjne, tak jak policja, tak jak wojsko, to wszystko powinno być bezpartyjne. No ale to jest tajemnica Poliszynela. Wszyscy o tym wiedzą, że to jest jedno wielkie upolitycznione lewactwo. No i teraz DeSantis się zorientował i mówi, że tak nie może być. Wszyscy ci lewacy kandydaci, no to oni są popierani przez związki zawodowe nauczycieli. No, związki zawodowe nauczycieli, no to jest budżetówka. Oni żyją z budżetu państwa, oni żyją z podatków, także oni zawsze głosują na tym, żeby było coraz więcej podatków, żeby było więcej władzy dla rządu, żeby było więcej władzy dla szkół, żeby obywatele mieli coraz mniej do powiedzenia, żeby dzieci należały do nauczycieli, a nie do rodziców, że najważniejsze to jest to, co nauczyciele mają mówić, nie rodzice. Także ten wyścig do wyborów otworzył ludziom oczy. No i ludzie zaczęli reagować. Dlatego, że DeSantis, no co on zrobił? On zrobił to w ten sposób, że no ma taki plan, 10-punktowy plan edukacyjny. No i w zasadzie tam najważniejsze w tym wszystkim to są studenci, no i najważniejsi są rodzice. Tak, także to jest podstawa szkoły. No i co to ona tam włącza? No włącza między innymi to, że jest przeciwko zamknięciom. Te wszystkie lockdowny, te wszystkie zamknięcia, te wszystkie ograniczenia, no to z natury, tak jak każdy normalny obywatel wiedział i mówił, nie ma żadnych zamknięć, szczególnie nie ma zamknięć szkół. W Ameryce te szkolnictwo, szczególnie w tych komunistycznych Stanach, no to cofnęło się i żeby
żeby to odbudować, to przypuszczalnie zajmie 10-15 lat, żeby wrócić do normalności. Wszystkie te klasy cofnęły się co najmniej przez te 2 lata o rok do tyłu. Także się uczyli połowę tego, co powinni się uczyć. Także to, co się parę lat temu ktoś spodziewał na jakimś, w każdej klasie jakiegoś poziomu, no to wszystko to się cofnęło. Także nie ma zamknięć, nie ma ideologii genderyzmu w szkołach. To już szkoła nie jest odpowiedzialna za to, żeby jakaś euforia seksualna wśród młodocianych grała jakąś rolę w nauczaniu. Rodzice będą mogli pisać petycje do Wydziału Edukacji na Florydzie ze swoimi zażaleniami. Cała ta organizacja będzie musiała reagować. Cała nowa restrukturyzacja jest na stronie DeSantisa, tak, że idzie w kierunku normalności. Cała ta publiczne obywatelskie wykształcenie, no bo oni tam płacą swoimi podatkami. Oni płacą podatkami i wykształcenie w Ameryce jest bezpłatne do 12 klasy, także ludzie mają coś do powiedzenia. No ale to był proces. Dlaczego tylu kandydatów zostało wybranych? Dlaczego tylu rodziców się zorientowało, że powinni głosować na normalnych? Najpierw DeSantis popatrzył się, jaka jest sytuacja i jak komuniści rolowali republikanów. No bo republikanie to z reguły idą do tej pracy, idą do tej roboty, płacą podatki, wysyłają te dzieci do szkół i za bardzo nie zwracali uwagi, co w tych szkołach się dzieje. W czasie tych lockdownów i zamknięć, no to jak popatrzyli się na to, co się dzieje przed kamerami, popatrzyli na to, co ci nauczyciele robią, popatrzyli na to, że po prostu nauczyciel to jest pasożyt, Który po prostu tylko patrzy, żeby mieć emeryturę, patrzy, gdzie wyjechać na wakacje, patrzy, żeby tylko zarobić, a nie jest przewodnikiem, czy wzorem, czy nauczycielem, który przekazuje przedmioty i te wszystkie informacje, które powinien uczyć. No i to ludzie się otrząsnęli się od tego. No DeSantis walczył cały czas ze związkami zawodowymi nauczycieli, żeby trzymać szkoły otwarte. To było nieprawdopodobne, co się dzieje. Jeden z tych przywódców związków zawodowych, demokrata oczywiście, walczy przeciwko gubernatorowi. Carla Hernandez May, ona właśnie była pomagała Charliemu Christowi. Tak, że Carla Hernandez Mac, ona była za kompletnym zamknięciem. Ona była, te szkoły nie chciała, żeby były otwarte. Na Twitterze, no to w zasadzie tylko papugowała wszystko to, co Narodowa Rada Nauczycielska mówiła. Narodowa Rada Nauczycielska w ogóle pisała listy do Bidena, żeby szkoły zdecydowanie trzymać zamknięte, no a sugerowała, że wszyscy ci rodzice, którzy się denerwowali tym zamknięciem, no to w zasadzie są krajowymi terrorystami, no i w zasadzie to FBI powinno się nimi zainteresować. Na tym Twitterze również wrzuciła taki mem, który pokazywał, że rodzice biegną w czasie Halloween z piłami łańcuchowymi, żeby tam po prostu zażynać tych nauczycieli. No i na te spotkania rad. No to są właśnie tacy komuniści. To są tacy komuniści, którzy mają płacone za to, żeby służyli. No bo w sumie szkolnictwo to jest służba.
to oni są po to, żeby wyuczyć, nauczyć dzieci, ludzi pracujących, żeby później te dzieci były w stanie jakoś się odnaleźć w życiu. No DeSantis, jego praca, jego działanie zdecydowanie jakoś odzwierciedla to, co obywatele na Florydzie myślą. No ten cały komunista Chris, no to ma tych swoich przydupasów, ma tych swoich socjalistycznych, lewicujących ludzi pracujących w budżetówce. W 2021 roku, no to w Virginii była też taka sytuacja, że republikanin, gubernator Glenn Youngkin, no to wygrał między innymi wygrał dlatego, że zbuntował się i przeciwstawił się tym komunistycznym związkom nauczycieli. To jest też tam ciekawe, że w Virginii jeden z tych opozycji do Youngkina, no to Terry McLeafy, no to wykrzyczane, że w zasadzie nie, że rodzice nie mogą mówić szkołą, co ma być nauczane. No i tu jest ta niespodzianka, że jednak rodzice powinni, mają prawa i muszą mówić to, co jest nauczane w szkołach. No wszyscy popierani przez Trumpa doceniają to, z reguły są wybierani. Wszyscy popierani przez DeSantisa również doceniają to i z reguły są wybierani. Także, że no to są wybory, to są prawdziwe wybory, to są oddolne wybory. Ludzie mają coś do zaoferowania. Jeden polityk i drugi polityk pokazuje ludziom, w którym kierunku iść. Całe te demonizowanie Trumpa, demonizowanie DeSantisa, to wszystko nie działa. Ludzie zdają sobie sprawę, że te 500 miliardów dolarów, które Biden rozdał, na przypuszczanie to może się skończyć 1,5 trylionem dolarów, no to jest tylko dlatego, że rząd ingerował w szkolnictwo, doprowadził do tego, że te czesne, te opłaty za koledże, uniwersytety wzrastały 2 razy szybciej niż inflacja, no bo przez ostatnie 40 lat to wzrastało około 6-7% co roku, tylko dlatego, że rząd dawał łatwe pieniądze do pożyczania, no to uniwersytety i koledże po prostu pompowały, bo studenci byli zmuszeni do tego, żeby pożyczać i uczyć się na kreskę. No a teraz się okazuje, że będzie to wszystko zredukowane. No oczywiście tak jak zwykle komuniści mówią, przyjdź pracować dla partii, no to odpiszemy na straty resztę twoich długów. No i tak to się ciągnie. Żeby dojść do żłoba, no to trzeba się sprzedać diabłowi. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego. Praktycznie już niedemonetyzowanego filmiku, no bo nawet nie składam, nie chcę się odwoływać. Do tej pory to było tak, że demonetyzowali, a później po odwołaniu 70 dni przyznawali. Także wiem, że to jest ich takie oszukaństwo, no ale na razie sobie na parę tygodni odpuszczę tą grę w ciuciu babkę. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że się obudziliście. Mam nadzieję, że wiecie, na kogo głosować. Mam nadzieję, że zmienicie swoje przynależności partyjne. Jak nie, to po prostu nie idźcie na głosowanie. Nie dawajcie siły komunistom.
zdrowia dla normalnych.